Cześć kochani, tutaj Marti. Słuchajcie, z góry przepraszam za mój głos, ledwo wstałam, mam jedno ucho zatkane i jestem troszeczkę chora, ale nie chciałam tej sprawy odwlekać. No to tak, powiem wam, że teraz jak standardowo, jak to ja gadam wszystko na spontanie. Bo jest sprawa, albo nawet i sprawy, które chciałabym z wami powiedzieć wam po prostu. Więc nie przedłużając, żeby ten filmik nie wyszedł 16-minutowy, tylko maksymalnie 5, to by byłoby super. Więc przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, ja bym wam po prostu chciała podziękować za to, jak przyjęliście tego cienia na YouTube'a. Słuchajcie, ja nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wierzę po prostu w to, co się dzieje teraz pod tą serią filmową, pod tą trylogią. Wow. Ja mnie muruję na to, jak patrzę po prostu, co się tam dzieje pod tymi filmami, jakie komentarze są, jakie pozytywne w ogóle wszystkie. Nie natknęłam się chyba na żaden negatywny tak, żeby jakoś mnie dotknął. Słuchajcie, dziękuję wam. Dziękuję każdej osobie, która się przyczyniła do powstania tego filmu, bo to wszystko dzięki wam. Dzięki aktorom, widzom, dubbingowcom, to wszystko dzięki wam. Ja tylko, że tak powiem, to mogłam jedynie zmontować, dać pomysł, a to, tak jak mówię, że po prostu to dzięki wam ten film wyszedł. I wow, nie wierzę po prostu, naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak wam się ten cień spodobał, jak wy po prostu reagowaliście. Słuchajcie, na premierze drugiej części było 400 osób. 400 osób na drugiej części, kochani. Słuchajcie, nie ma lepszej zapłaty za taką pracę, jak wasze szczęście. Nie ma. Nie ma po prostu lepszej zapłaty, jak usłyszeć, Boże, może nie usłyszeć, chociaż usłyszeć też jakieś miłe słowo po prostu na ten temat. Naprawdę, to jest tak cholernie, słuchajcie, miłe, że wy to doceniacie, że po prostu z taką uwagą wy to oglądacie. U mnie na serwerze, na który oczywiście jest rekrutacja cały czas, jest po prostu tyle teorii wyszło, fanartów, słuchajcie, fanpage na TikToku, filmików o tym cieniu, słuchajcie. Ja wam tak strasznie cholernie dziękuję. Jesteście po prostu cudowni. I mam nadzieję, że wyczekujecie trzeciej części, która, tak jak jest napisane na końcu filmu drugiej części, będzie jakoś w styczniu, lutym. Słuchajcie, nie jest to coś, co odwlekam. Ja bym wam dała tego cienia szybciej, ale musicie pamiętać, że stworzenie takiego filmu to niestety nie jest taka szybka po prostu, taki szybki proces, ale obiecuję wam, że zrobię wszystko, żeby dać wam ten film jak najwcześniej. Obiecuję wam, zrobię po prostu wszystko, żeby ten film był jak najwcześniej. A teraz pozostaje mi wam tylko dziękować. Wow. Ja mam nadzieję, że to się będzie tak rozwijało, ta nasza społeczność, bo to, co się dzieje, to jest po prostu cudowne i tak jak słyszycie, odbiera mi mowę troszeczkę, bo dalej w to nie wierzę. Ale jeżeli już odchodzę troszeczkę od tego tematu podziękowań, może troszeczkę informacji, bo zawsze korzystam z tego, jak za coś dziękuję, czy jakiś konkurs prowadzę. Słuchajcie, malutki plan na ten nawet może przyszły rok. Malutki plan, a mianowicie taki, że ja, jak wiecie, Cień Trójka będzie ostatnią częścią tej trylogii. Czarny Cień 3, Upadły Anioł będzie tak ostatnią częścią tej trylogii. Mam dla was pewną niespodziankę, która pojawi się po trzeciej części. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. To się dopiero dowiecie w swoim czasie. Po Cieniu planuję jakby, tak jak powiedziane, planuję odnowić Aragona, ale odnowić tylko pierwszą część. Pierwszą część Aragona chcę odnowić z dubbingiem, będzie normalnie. Odnowienie w takim sensie, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, fabuła będzie ta sama w tym Aragonie, tylko po prostu będzie to taki jakby remake, czyli to samo, tylko po prostu zremakowane, no bo jak wiecie, jak robiłam pierwszą część, to
nie byłam jeszcze tak obeznana w tym dubbingu, w montowaniu i tak dalej, to teraz to naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie kozacko, ta pierwsza część, więc na pewno będzie Aragorn odnowiony i przewiduję go na wakacje tak naprawdę, na wakacje dopiero niestety, bo no zobaczycie czemu. Co jeszcze? Bo zapewne się też zapytacie, co po Aragonie, czy jakiś serial, czy jakiś film. Słuchajcie, nie jestem wam teraz w stanie stwierdzić, ale nie będę ukrywać, że pracuję nad nową serią filmów. Pracuję nad nową serią filmów, nad fabułą tej nowej serii. Cały czas mi coś dochodzi, jakiś nowy pomysł i myślę, że na pewno go zorganizuję. Będzie to, tak jak mówię, filmy. Nie będę się pchać w seriale. I więcej informacji oczywiście udzielę bardziej już bliżej tego terminu. Więc co? Więc tak to będzie teraz wyglądać. I słuchajcie, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o Cienia, to na pewno też powstanie do niego piosenka, no ale o tym też poinformuję, będzie o tym wszystko wiadomo. Co do tej serii filmów, no to powiedziałam, nowej, to na spokojnie jeszcze jest czas. No i cóż, pozostaje mi jeszcze ostatni raz wam z całego serca podziękować, bo za niedługo też zbliżamy. Ja nie umiem mówić. Zbliżamy się do 12 tysięcy subów. Wow. Słuchajcie, jestem już z wami na tym YouTubie przez od 2014 roku. To jest 7 lat. 7 lat na tym YouTubie i nie mogę w to uwierzyć, co ja przez ten czas, co, że tak powiem, zdołałam zrobić. Dzięki wam. Daliście mi szansę, że tak powiem, odbudować serię po Aragonie. Może nie, że odbudować, tylko po prostu dać szansę też jakiejś innej serii, bo jednak cały czas po prostu, nawet do tej pory mi piszecie o tym Aragonie. I naprawdę, słuchajcie, jest mi tak niezmiernie miło, bo Aragon chyba naprawdę stał się legendą tego polskiego YouTube'a i jest mi tak po prostu cholernie miło, że zrobiłam coś takiego, że wy to doceniacie, że wy po prostu kochacie te moje serie. To jest po prostu tak, nie mogę, to jest najlepsza po prostu moja zapłata, jaka kurde w ogóle jest, naprawdę. I co wam mogę jeszcze powiedzieć? Chyba tyle, bo nie umiem tego ubrać w słowa. Jąkam się strasznie i to mnie denerwuje. Ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeszcze raz z całego serducha wam dziękuję. Chciałabym wam życzyć, bo już, no już jest grudzień, a zapewne nie będziemy mieli okazji jeszcze pogadać ewentualnie na streamie u mojego najlepszego przyjaciela od serduszka Kajtka. To na ten moment chciałabym wam życzyć wszystkim wesołych, spokojnych, zbliżających się świąt. Super Sylwestra, dużo śniegu, żebyście bałwanki lepili. Bo mnie jak na razie to sobie mogę ulepić, ale z błota. Więc co? Życzę wam pogodnego dnia, nocy i tam wszystkiego. Nie wiem, o której to oglądacie. I cóż, do zobaczenia, kochani. Dziękuję wam jeszcze raz i widzimy się na najbliższym moim filmie na YouTubie. Kocham was. Pa, pa! Is believing